Cześć, jestem Klaudia, to kanał, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj liczby protonów, neutronów i elektronów w atomach. No i mamy trzy atomy. Napisz nazwy tych pierwiastków chemicznych. No i znów, dla przypomnienia, zapisujemy to w ten sposób, że mamy E, A, Z. To jest liczba masowa, a to jest liczba atomowa. I tam, gdzie jest a, wcale nie jest liczba atomowa. Nie jest to nielogiczne. To jest liczba masowa, to jest liczba atomowa. OK. No i teraz liczba masowa odpowiada nam za sumę protonów i neutronów, a z jest to liczba protonów. No i zaczynamy od tego pierwszego, że mamy e 19. 9. To oznacza, że protonów mamy 9, elektronów jest zawsze tyle samo, jest 9, natomiast neutrony to ta większa liczba minus ta mniejsza. Mamy 10 neutronów i takim pierwiastkiem, jeżeli chcecie to odszukać na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, no to w naszych książkach jest to tak, od razu podam Wam informację, że jest to fluor i on tutaj ma dziewiątkę. Ale ta dziewiętnastka oczywiście w zaokrągleniu jest tu na dole, nie u góry. Okay? No i jeżeli możecie zwrócić, że mm, te liczby, ta dziewiątka, ósemka i tak dalej, my tak mamy uszeregowane te pierwiastki na układzie okresowym pierwiastków chemicznych. Więc po tej liczbie jednej jesteśmy w stanie określić, co to jest za pierwiastek. Ok, no to wchodzimy dalej. E, mamy 27, 13. No to protonów bez kombinowania 13. Elektronów 13. Neutronów natomiast, to już musimy troszeczkę policzyć i mamy 14. Czyli znów szukamy trzynastki, no to to będzie glin, tak? I znów Wam to zapiszę, że w naszych podręcznikach byłoby to trzynaście, dwadzieścia siedem. Ok, no to jeszcze ten ostatni. Mamy czterdzieści, dwadzieścia protonów, dwadzieścia elektronów, dwadzieścia neutronów. 41, 20, 20. Także mamy do czynienia z wapnem wapni, czyli mamy tutaj 20, a 40 by było na dole. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.